Bo my tu gadu gadu, a Kubacki mistrzem świata. Gratulujemy naszemu skoczkowi. Zacznijmy od tego, czy własne kulki, czy gotowe kulki. Kiedyś dużo się na ten temat rozmawiało. Mhm. Dzisiaj nieco mniej, bo naprawdę niewielka liczba karpiarzy sami wykonują kulki. Związane to jest z tym, że kulki gotowe są dostępne w najróżniejszych możliwości, konfiguracjach, smakach, średnicach i one są naprawdę w tej chwili mhm. dobrej jakości. Ja może, wiesz co, tak sobie z tym powiedz mi, jeżeli chodzi o kulki, jak ty rozumiesz, czy rozgraniczasz osobiście, bo jak robiłeś oczywiście kulki, bo często spotykam się z taką opinią, no ale to na swojaczki złowiłem, tak? Że na swoje kulki. Czy to jest słuszne określenie według ciebie? Czy to troszeczkę nie jest taki rozpęd? No bo dla mnie, jak ktoś łowi na swoje kulki, to hoduje ryby, robi z nich mączkę, ma tam pole rzepaku i tak dalej, tak? I robi to w drewnianych rollerach, tak? W ekofarmie. I to jest swojska kulka. Chociaż powiem ci szczerze, na początku drogi, jak robiłem pierwsze groszki, bo robiłem z kaszymanny, były pierwsze kulki w latach 90. robiłem z kaszymanny. Jak chciałem po papa, to prażyłem i to gdzieś tam działało. Natomiast jak pojawiły się, bo teraz cała paleta tego, co rynek nam oferuje, naprawdę jest tak szeroka, i znając jakby od kuchni... Pomogę dopalicie. Jakby od strony kuchni to bardzo dużo czasu jednak pochłaniało. Pamiętasz to dobrze? No, suszenie, ja nie miałem dostępu do konserwantów. To albo zasypywałem tak bezpośrednio solą, albo zamrażałem. My cierpimy troszeczkę, tak mówię, większość chyba karpiarzy na chroniczny brak czasu. Znaczy, powiem, kiedy przestałem robić kulki? Kiedy mi się zepsuł robot kuchenny, bo miałem taki robot kuchenny tylko do kulek, który fajnie kręcił ciasto. Jak mi się to popsuło, on się tam spalił już w ogóle po kilkunastu latach prawie robienia, to stwierdziłem, że trzeba będzie robić tak. No nie, to już koniec. I przestałem robić kulki, chociaż sprawiało mi to wielką przyjemność. Znaczy złowienie na swoją kulkę, bo to jest sam Ale tutaj z tobą się zgadza wielu karpiarzy, że... Bo jest to radocha. Jest to radocha, jest wspaniałe uczucie, tak. No Łukasz napisał, nie ma nic piękniejszego, jak wyholować rybkę na swój wyrób na wodzie PZW. Obojętnie na jakiej wodzie jest, wydaje mi się bardzo fajne. Jeszcze jak ktoś powie, mój zestaw, tak, niegotowy, bo można wiele elementów wyekstrahować z tego naszego sprzętu, co przyczyniło się do efektu. Nie? No i teraz kwestia taka, skład kulek. Przeciętny karpiarz chyba w ogóle nie wchodzi, to nie zastanawia się, co w tych kulkach jest, no bo i po co, prawda? To tak jak samochodem, kupujesz samochód, to co, zaglądasz do niego, czy tam jest zbudowane coś tego, śmego, nie, tego. Jesteśmy konsumentami. On ma jeździć, on ma jeździć. A kulki mają po prostu działać, trzeba łowić na nie ryby. Ale poza tym, no, przyszły takie czasy, że w tej chwili jest taka konkurencja, że między innymi to sprawa konkurencji, że firm nie stać na robienie byle jakich kulek. Naprawdę przed laty były kulki, na laty kilkunastu jeszcze, tak zwany gipsopodobny. Jedyne co może powiedzieć o tej kulce, to że to nie. Rzeczywiście z wypełnieniem jakimiś rzeczami strasznymi. Jak pies tego nie chciał jeść, to wiadomo, że to było do wyrzucenia. Bo zresztą dobry tester, pies jest najlepszym testerem. Ale dzisiaj zdecydowana większość, jak nie wszystkie, robione są naprawdę na wysokim poziomie, bo jeżeli karpiarze sprawdzą drugi, trzeci raz, że to kompletnie nie działa, to w takim razie nie będą tego kupować. Bardzo szybko można to zweryfikować, tak? Powiem ci a propos, no, bo jednak każdy gdzieś przechodzi przez tą drogę wyrobów własnych. Ja z racji tego, że no, mówię, jest taka szeroka gama, jest tyle kapitalnych firm, które robią na naszym rynku polskim kulki, że no, korzystam z tych kulek, też je sprawdziłem wcześniej nad wodą, tak? Mam jakieś swoje preferencje, ale tutaj też rozwinął się bardzo dobrze rynek, jeżeli chodzi o samą produkcję kulek, bo no mówię, ta gama sprzętu kiedyś był jakiś pistolet zwykły do ciasta i roller. W tej chwili są naprawdę bardzo fajnie przygotowane zestawy kompletne od mieszadeł. Są linie produkcyjne. Całe linie produkcyjne z suszeniem.
no, każdy gdzieś znajduje pewne możliwości. Mateusz, przepraszam, Mateusz napisał, siedzimy nad wodą i używamy kulek, które mają mało tłuszczu w sobie, aby nie zaczęły szybciej pracować, bo woda bardzo zimna. To z tym tłuszczem to tak jest tak komsi komsa troszeczkę, dlatego że pamiętajcie, że tłuszcz no, nie wiąże się dobrze z wodą, rozpuszcza się dobrze w witaminach i on tworzy tak zwaną warstwę hydrofobową. To znaczy woda nie wnika w konsystencję kulki tak mocno, jak na przykład przy mniej tłustych, czy peletach, czy kulkach, tak? Te kulki raczej będą szybciej pracowały Wam, te, które nie mają dużo tłuszczu, aniżeli kulki, które mają o więcej procent, nie? No więc to się zgadza wszystko to, co Mateusz napisał, a Przemek z kolei kulki kulkami, a tu nie ma czasu na zasiadki jechać, a gdzie tu je kulać samemu, więc jestem zakupnym. I myślę, że większość... Tak, znaczy ja myślę, że to środowisko jest tak pół na pół, wiesz. Młodzi karpiarze chyba z racji tego, że podglądając też swoich starszych kolegów, też chcą przejść ten proces, nie? Nie, ja... Jest jedna rzecz, warto spróbować. Warto spróbować. Chociaż raz warto spróbować zrobić swoje kulki. Tak jest, naprawdę. Tak jest. To jest na pewno fajne doświadczenie. Jeszcze jak człowiek młodym karpiarzem był i słyszał od mamy, co ty mi tutaj gotujesz, tak? Tak, a zapachy? Zapachy. Jeszcze owocowe atraktory to było. Owocowe przejdą, ale te wszystkie na mączkach rybnych i drobiowych, no to po prostu szok, nie? Ja bym w domu nie był w stanie teraz zrobić. Także na pewno warto spróbować, żeby poczuć tą satysfakcję. No w chwili obecnej, ja mówię, akurat jestem już w tej grupie wiekowej i czasowej, gdzie tego czasu mam bardzo mało. Jak mam chwilę, to wolę te 2 godziny faktycznie dodać sobie dodatkowego czasu, żeby posiedzieć sobie nad wodą. Nie mogę zradzić osób, które się zaopatruje, ale generalnie bardzo dobry towar i jak nawet bym podszedł pod kątem ekonomicznym, już nie w kwestii czasu, ekonomicznym, to naprawdę wcale nie jest to tak drogo. Słuchaj, i kolejny podpunkt związany z kulkami, smaki czy zapachy raczej, bo to raczej mówimy o zapachach, też nazywa się to smakami, czy to hit, czy to kit. Myślę, że jest to jeden z ciekawszych w ogóle tematów. O tym można cokolwiek powiedzieć tylko i wyłącznie ze swojego własnego doświadczenia. Jeżeli tego spróbowało się nad wodą, a muszę powiedzieć, że z tego, co ja doświadczyłem, to w pewnych sytuacjach właśnie ten zapach ma najistotniejsze znaczenie, dlatego że on jest pierwszą sprawą, to jest pierwszym bodźcem który dociera do karpia. Właśnie ten zapach wydobywający się z kulki. Jak też rozmawialiśmy wiele razy, no większość tych karpi łowi się w godzinach, one żerują w nocy. I ja myślę, można powiedzieć, między 70 a 80% karpi łowionych jest właśnie w tych godzinach. I tak jak zgadzam się z Tobą, że ten zapach jest bardzo istotny. Jeżeli chodzi o to, czy słodkie, czy powiedzmy z nutą jakichś takich bardziej zwierzęcych odcieni kulek, ja u siebie pewną prawidłowość zauważyłem, że jednak preferencje w okresie tym, kiedy woda jest cieplejsza, jest to powiedzmy też okres letni, to jednak słodkie. Słodkie z domieszkami pewnymi, ja nie mówię, że to jest sama truskawka, powiedzmy, czy sam skopek, czy jakiś tam orzech, ale jednak jest preferencja z moich obserwacji w kierunku słodkich. Okres ten wiosenny, jesienny idzie w kierunku tych zwierzęcych. Jeszcze raz podkreślę, to jest tylko z moich obserwacji. Ja nie wiem, jak u Ciebie to wyglądało. Mateusz napisał bardzo ważną rzecz. Słuchajcie i zapamiętajcie, że kulki muszą być kręcone w noc kupały. Wtedy są najlepsze. No. Może trochę inaczej podejdę do sprawy kulek. Parę razy zmiana zapachu kulki, zmiana kulki pomogła mi zdecydowanie na łowisku, ale to było w specyficznych sytuacjach. W wodach bardzo mulistych, gdzie ten zapach z dna jest naprawdę mocny i który zabija zapach kulki normalnej. Są zapachy, które przebijają się przez ten zapach. I pamiętam, że takim zapachem podstawowym to była jeżyna. Takie cierpkie leśne
owocowe kulki, które nawet po 2-3 godzinach, czy nawet dłużej leżenia w tym mule, a to żyzny muł taki, w którym organiczne buszowały karpie, one w dalszym ciągu miały ten zapach. Więc nawet jeżeli kulka zapadła się w ten muł, to karp dużo łatwiej mógł ją znaleźć poprzez to, że ten zapach się jednak wydobywał, a nie był tłamszony tym zapachem własnym mułu. Czyli rozumiem, wędzona jeżyna. Coś mniej więcej. Się sprawdziło. Natomiast inna sytuacja to z kolei pamiętam z wygonina, z początku wygonina, gdzie karpie jeszcze nie znały kulek, bo to były same początki, bo pierwsze w ogóle zasiadki tam. Kiedy one zachowywały się w sposób zupełnie dla nas, Zibi mówiłem, pamiętam wtedy, zupełnie w sposób niesamowity. Mianowicie były odjazdy. Były takie odjazdy, 2-3 odjazdy, godzina, 2 godziny i po 2 godzinach zaczęło się coś takiego, że swinger był tak. I tyle. Tak jakby one tam już coś zaczęło im nie pasować. Słuchaj, próbowaliśmy zmieniać na kompletnie inny zapach kulki. Wrzucaliśmy odjazd po 2-3 godzinach to samo. One poznawały się na tych kulkach, że coś im nie gra w tym zapachu, poczuły niebezpieczeństwo. Natomiast jak. Ale nie odbierasz tego jako. Że one traciły aromat też po tych 2 godzinach? Bo... Nie sądzę. Dlatego, że myśmy regularnie dorzucali, wyrzucali zestawy raz on, raz ja. Znaczy. Ja nie mówię, że tak musiało być w rzeczywistości, natomiast spostrzeżenia mam tego typu, właśnie jeżeli chodzi o zmiany, nagłe zmiany zapachów przynęty, ale to mówię o karpiach, które były zupełnie nieznające tego typu przynęt. Więc to też jest jeden z takich rzeczy. Natomiast od kiedy pamiętam, był jeden zapach, który był ostatnią deską ratunku i który, muszę przyznać, że zawsze mi się sprawdzał, to był Skopeks, ale przyznam się, że prawdziwy, oryginalny Skopeks Hutchinsona. Bo Hutchinson to wymyślił i póki jeszcze to miałem, pamiętam, to nic nie... Ten Skopeks na końcu zawsze... Może też przypadek. Zauważ, że ten butrik to jest element wielu tak naprawdę kulek, nie? On też właśnie jest składową tego Skopeksu. O, co uważacie, co na temat koloru kulek Igor napisał? No w nocy jest istotny. Nie tylko w nocy jest istotny. Słuchajcie, no jest jedna podstawowa rzecz. Trzeba trochę mieć pojęcie o optyce i o fizyce. Wraz z głębokością wody pewne kolory zanikają. Jeżeli kolor czerwony mścimy powiedzmy na 3 metrach, dokładnie, tego koloru już nie ma. On jest po prostu szary, bury. Karpie to nie odbierają. A poza tym karpie odbierają najprawdopodobniej kolory nie na zasadzie koloru jako takiego, raczej kontrastu. Czyli to jest jasna przynęta, czy ciemna. W stosunku do dna. Tak, bo tu musi ta korelacja. Tak. Widziałem, ale to też chyba przy innym spotkaniu, widziałem takie badania, ty też je widziałeś, które ewidentnie pokazywały, że kolor ma znaczenie. I korelacja ta była zrobiona w stosunku kolor kulki do koloru dna. I to działało. I na pewno to działa, no bo widziałem, że działa. Tak, Bartosz. Łowię na 3 smaki i więcej nie chcę, bo jak człowiek kombinuje, to głupie je. Więc polecam wszystkim wybrać swoje smaki, na które wam jadą karpie. To też jest istotna rzecz. No, zwłaszcza początkujący karpiarze mają to do siebie, że nazbierają tych kulek niesłychane rodzaje po 20-30 typów kulek, no i teraz później głowa boli, który wybrać. Ja myślę, że rzeczywiście warto się ograniczyć do 3 różnych, naprawdę do 3 różnych i próbować. A poza tym jeszcze jedna sprawa. Joanna, kolor zależy od danego łowiska, to jest jedna rzecz i Bartosz mówi, aha, i Joanna napisała jeszcze, mówimy na jeden smak i efekty mamy super. Z tym jednym smakiem często bywało tak. Co się na tej wodzie sprawdza? No na tej wodzie się sprawdza truskawka. Fantastycznie się sprawdza truskawka. Wszyscy na truskawkach, bo się sprawdza truskawka. A ja się pytam, a czy łowiliście na tej wodzie na coś innego? Nie. Często bywa, że nie, tak. Więc często to jest gdzieś tam w głowie, że świetnie to się sprawdza, bo my na nic innego nie łowimy tylko. Nawiązałeś, Przemku, do kwestii... tego, żeby patrzeć na to i próbować tych smaków, ale ja na przykład, wiesz co, smaków i kolorów.
Ja mam całą gamę kulek. Oczywiście no, nie zamykam się do trzech, bo powiedzmy w wariantach słodkich lub przekoszonych, jakichś tam zwierzęcych kulek, no to mam po 4 albo 5 wariantów, pewnych, które mi się sprawdzają. Dochodzi kwestia flaworów różnych, tak, dipów, ale też no, kiedyś przygotowany, jak to mówią, uzbrojony po uszy, wybrałem się na łowisko zagraniczne, gdzie przez 2 doby prawie no, siedzieliśmy bez pika, inni łowili się, okazało, że tam działały kulki, ryby były przyzwyczajone do kulek, które sprzedaje się na łowisku. I nie wiedziałem, że to aż tak może zdeterminować efekt połowu, ale tam empirycznie na własne oczy przekonałem się, że to ma znaczenie. Także oczywiście mamy swoje preferencje i miejmy je, ale też nie zamykajmy się na... Obserwujmy, co się dzieje nad wodą. Obserwujmy, rozmawiamy z wędkarzami, którzy są nad wodą, bo czasami możemy stracić mnóstwo czasu bezcennego, żeby upierać się przy swoim. Ja myślę, że najtrudniejszy w tym wszystkim jest wybór, dlatego że opcji mamy taką niesamowitą ilość kulek, które są, no jak one zwykłe, kulki z posypką, kulki jeszcze obtaczane potrójnie, poczwórnie, z ziarnami, tak. Kulki takie, śmakie, owakie. I ktoś, kto zaczyna karpiowanie, ja się wcale nie dziwię, że może zgłupieć, no bo pyta się, na jakiej kulki ja mam łowić, no bo naprawdę wybór jest tak przeogromny, że można zgłupieć. Wystarczy wybrać się na targi Rybomania, tych stoisk firm karpiowych, niesłychana ilość, no i tak sobie pochodzić i naprawdę można zgłupieć, co ja mam dla siebie wybrać. No jest to bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Ja pamiętam te pierwsze wyjazdy na jakiekolwiek targi, czy zagraniczne, czy początek pierwszych targów w Polsce. Za każdym razem coś przywoziłem ze sobą. Tak? Ta torba jedna się wypełniła, potem druga, potem trzecia. Po kilku latach pewnych weryfikacji, przemyśleń skończyło się tym, że te kulki po prostu rozdałem. Tak? No i jeszcze jedna ważna rzecz, ja tutaj sobie zapisałem takie hasło termin użycia. Ostatnio na kulkach, już na opakowaniach jest informacja o terminie przydatności, przynajmniej powinna być do spożycia przez ryby. Natomiast jest jedna podstawowa sprawa. Nie gromadźmy zapasów kulek na lata. Zużywajmy je w danym roku kalendarzowym. Na bieżąco. Na bieżąco. Bo te kulki, mimo że zamknięte w torbie, za 2, za 3 lata wyciągnięte, tam już pewne reakcje chemiczne mogą w nich zajść i one naprawdę nie będą się nadawać do łowienia. Jeżeli coś nam zostaje na kolejny sezon, to powinniśmy to odpowiednio zabezpieczyć, nie? Ja bardzo prosty sposób wybieram, przysypuję solą. No to zależy, ile mamy do dyspozycji miejsca w zamrażarce, potencjalnie możemy też zamrozić. Miękkie czy twarde kulki? To jest nowy temat, w miarę nowy temat. Kiedyś o tym się nie dyskutowało, wręcz przeciwnie, czym twardsze, tym lepsze. Z kilku względów, między innymi nie było takich możliwości nęcenia, jak dzisiaj nie było spombów, nie było łódek zdalnie sterowanych, więc pozostawała kobra, żeby wrzucić kulkę, a do kobry musi być kulka twarda, spoista. I stąd brało się, że no, czym twardsza kulka, oczywiście bez przesady, ale taka sprężysta jest lepsza. A ostatnio bardzo modne się zrobiły kulki miękkie, mięciutkie, takie rozpadające się wręcz w palcach. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Bo tak czy inaczej, jeżeli jadę nie na taką krótką zasiadkę jedno czy dwudniową, ale na nieco dłuższą, to i tak kulki, na które chcę łowić, moczę w wodzie z łowiska. I tak je tam wkładam, niech one sobie tam jedną dobę co najmniej poleżą i one już wtedy nieco miękną. Natomiast to, że kulka miękka, no być może dlatego, że ona lepiej wydobywa z siebie te wszystkie aromaty, chociaż do końca wcale nie jestem przekonany. So, powiem Ci tak, z tą, no, trzeba mieć na uwadze, że te miękkie jednak kulki czy soft pelety, które widziałem nad wodą, też stosowałem. Ten okres ich w okresie letnim jest, pracy jest bardzo, bardzo szybki, tak? No, nie mamy tych gwarancji, czy po 3-4 godzinach ta kulka tam będzie. Natomiast rozwiązanie, o którym wspomniałeś, czyli no, zależnie od okresu, też te kulki raczej staram się dobrze wysuszyć, czyli są twarde. Przed wypadem nad wodę dobę
albo już będąc nad wodą, zamoczyć je sobie wcześniej, bo też mamy tendencję, nie wiem czy zauważyłeś, żeby zmieniamy zestaw, zmieniamy kulkę zaraz, tak? Tak. A czasami popełniałem błąd, bo w niektórych sytuacjach dobrze 3-4 doby jakby ta kulka poleżała. Musimy być pewni też ich, tak? Nie, no musimy być pewni, to oczywiście, że tak. Poza tym są sytuacje znane wielokrotnie z wielu łowisk, że kulka pozostawiona na 2-3 dni w wodzie dopiero przynosiła efekty i to znakomite. No i tutaj Mariusz tak. Na przykład Szypański zacytował Wasyla, tak? To nie kulka, a miejsce jest głównym czynnikiem. Tak jest. I tutaj akurat powiedział, że złowił na twardą kulkę. Nie ma reguł. No ja myślę, że ilu jest karpiarzy wszystkich, tyle jest różnych doświadczeń. Jakbyśmy chcieli statystykę pewną. No widzicie, słuchajcie, bo my mamy wielką konkurencję, albo telewizja ma konkurencję w stosunku do nas, bo my tu gadu, a Kubacki mistrzem świata. Gratulujemy naszemu skoczkowi. Aż zatkało nas. Tak, aż nas zatkało, naprawdę. Cieszy, że jednak jest ta ciągłość i to nie skończyło się tylko na Małyszu i nie skończyło się tylko na Kamieniu Stochu, ale tutaj zasłużenie myślę, że Kubacki. No i miejmy nadzieję, inni skoczkowie dołączą do tego grona szczęśliwców, którzy zostali mistrzami świata. Dobrze, nasi karpiarze też byli mistrzami świata i też mamy całe grono młodych karpiarzy, którzy sobie znakomicie radzą. Radzą sobie w kwestiach przynęt na pewno. Natomiast drugi temat, bo myślę, że zostawmy w tej chwili przynęty w spokoju, kulki w spokoju, bo o przynętach pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiać. A stok srebro, no nie mogę. A stok srebro, no pięknie. Gratulacje dla skoczków. A sam bym skoczył. Aż chce się skoczyć na ryby. Skoczyć aż chce się skoczyć na karpie.